początku była ciemność. Z niej to narodził się demon Zal. Ciemiężyciel ludzkości, wyzyskiwacz i w ogóle złamas. Potem jednak z cieni wyłonił się Kron, wojownik nad wojownikami, posiadacz miecza bogów. Uwolnił on ludzi i poprowadził ich do zwycięstwa. Swoją cenę. Kron został raniony w klatę. Krwawił 7 dni i 7 nocy, a wojownicy pili krew jego i posiedli nieludzką moc. I spojrzał na nich Kron i wiedział, że było to dobre. A 8. dnia wykitował. Taki był początek szczepu barbarzyńców, synów Krona. Roman Barbarzyńca. Słuchajcie, młoty! Męstwo, siła i odwaga! Oto cechy, które nasz lud otrzymał w darze od Krona. Od tysięcy, tysięcy lat to jego krew płynie w żyłach kolejnych naszych pokoleń. I to właśnie jego czcimy dziś, jak co roku, przed wyruszeniem na wyprawę! Pamiętajcie! To dzięki krwi Krona jesteśmy barbarzyńcami, przed którymi drży dziś całe wszechściemie! Dobra, Roman! Twoja kolej! Roman jest chory. Jutro przyniesie zwolnienie. Roman! Nie możemy sobie dziś darować. Mam lekki zwis łokcia. Taki paraliż miejscowy. Widzisz? Galopująca trolioza. Do roboty! Weź się w garść, chłopaku. Coś czuję, że to będzie niezły. Jeszcze raz! Już nie mogę! Dawaj! Musisz złapać lepszą formę przed wyprawą. Barbarzyńca, co nie umie wyjechać z topora, to w ogóle nie barbarzyńca. Po kiego czorta mam iść na wyprawę? Tylko bym przeszkadzał. Zostanę lepiej w domu. Jesteśmy synami Krona. Chodzimy na wyprawy, katrupimy potwory i powracamy w chwale. To jest sens życia każdego barbarzyńcy. Wujek! Ale popatrz ty na mnie, co ja mogę zrobić potworowi? Napnę te flaki i poczekam, aż zdechnie ze śmiechu? Jak tam, koksu? Wyciskasz już 5 deko? 2 zdania, super. Zobacz, czyli w końcu mózg ci wyrósł. No. Co? Gdzie? Ha!
Widzisz go gdzieś? To weź mi wyciśnij. W kamień łupany, akurat przed imprezą. Posłuchaj, młody. Na wyprawie ważne nie są mięśnie, tylko siła ducha. Charakter, można powiedzieć. Zrozum to. Roman, jak uwierzysz w siebie, to przestaniesz się bać i pokonasz każdego wroga. Tak, no to jeden punkt widzenia. Ja sądzę, że jak przestanę się bać, to pierwszy wróg pośle mnie do wiachu. Zamknij paszczę i pakuj. Nie masz argument. Co to jest? Alarm! Wszyscy na stanowisko! Do broni! Jazda za mną! Pytasz, Roman! Ruszaj się! Pełna gotowość na ustawkę! Jeszcze nie. Powoli. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Czekajcie! Stójcie! Kto zacz? Bonjour, szanowni troglodyci! Jestem mistrz Florian, skromny artysta sceniczny do usług. Zamierzamy dzisiaj, za pewną opłatą ma się rozumieć, rozjaśnić nieco wasz mięśniaczy świat spektakularną prezentacją utworów wokalno-instrumentalnych o bohaterach płci wszelakiej. Voilà! Trupa? Przecież to na dachu to trąba, a nie działo. Rozejść się! Nie! Tak się cieszyłem! Jak tak dalej pójdzie, to zapomnę, jak przywalić maczugę. Życią w ręku maczugi nie trzyma skanda. Skąd mam wiedzieć, co to jest trąba? Może niech ci stara pokaże. Wow! O. Cześć, lalki! Może chcecie rzucić pięknym oczkiem na mój wielki, twardy, groźny gryf odlutni? Czas na ćwiczenia, nie flirty, mości wrzaskier! Obowiązek wzywa! Trzeba zrobić próbę przed występem! A może najpierw wysądujemy publikę? Co myślisz? Nie, nie, nie! Artysta z prawdziwego zdarzenia zna cały materiał na pamięć, zrozumiano? Ci przerośnięci i tak nas nie docenią. Puścili nas, to idźmy za ciosem! Mówili przecież, że jutro wyruszają. Wszyscy razem, panienki też. Skocz na miasto, werdę którąś i dawaj ją! Niespokojnie, wypytywać o perełki ich folkloru. Wie szef, przyśpiewki, pastorałki. Ach, ten entuzjazm młodości! Nie ruszysz się stąd na krok, dopóki nie nauczysz się na pamięć kanonu poezji naszych przodków. Co? Z 40 lat mi to zajmie! Ależ co ty opowiadasz, chłopcze, to wcale nie trwa tak długo! Ja opanowałem ten materiał, mając zaledwie 52 wiosny. Satysta, nie artysta. Kocham fajkowe ziele! Brawo, wy młodsze, 3 razy prośbę! Śpiewaj, wrzaskier! No i już wbijam do gospody, gdy wtedy patrzę, a tu banda małych orków. Poczekaj, no. Hopla! Sam nawlekałem. Masz te zamki. Jak te oczka błyszczą. Bardzo ci do tej twarzy. To jeszcze nic. Czekaj. To takie coś na znikanie, jakby eliksir. Wiesz, wycisnąłem ostatnio z jednego szamana. Co, słabo? Nic nie widać normalnie. Se siedzisz, a to coś nagle wyło. Co to? Już ustało? Tak se myślisz? A tu znowu! Tak, komisja, odwaj! Spadaj, osiłku! Co ty sobie myliłeś? Mózgu! Oj, Roman, na żartach to ty się nie znasz! Ja! Ja! Ja!
Ona już się zebrali, książę zamordorze! A więc nadszedł czas. Mogę cię zastąpić? No jak, a bankiecik? No wiesz, jestem nie w sosie. W porządku, ale wiesz, że masz zadąć w róg, jeśli coś zauważysz. Dasz sobie radę? Oj, pewnie, że dam. Już nie rób ze mnie takiego fajfusa. Widzę, coś to dmucham, jasne. To wielki róg. Wiesz, jak się dmucha? Najpierw wciągasz, a następnie... Ranny wujek, a kto nas niby ma zaatakować, co? Nas, synów Krona? Najechaliście i pokonaliście wszystkich w tej części świata. Nikt znowu na umyśle się tu nie zapuszcza. Wariatów nie brak, a tu chodzi o zasadę. Nie wiem, co z niego wyrośnie. Barbarzyńcy, psia mać. No i wykrakał. Mój panie. Rozpętajcie tam piekło! Kwak, kwak, kwak! Ognia! Do ataku! Zobaczcie, sztuczne ognie! Ale w tym roku nie zamawiałem! Wszyscy na stanowisko! Do broni! Ruch nadciąga! Ruchy, ruchy, ruchy! Chwała Bogom! Ocalały! Niepoważnie pojechana impreza, ludzie! To jest grane. Dobra, to już chyba wszyscy. Zamawiam go. Ciągają! Czemu nie zadawać w róg? Dałem, no! Naprawdę próbowałem! Próbowałeś? Czasem nie wystarczy tylko próbować! Skakuj! Musimy ratować resztę! To mają być ci słynni synowie Krona? Żar zbroję ściska! Zakuć wszystkich w kajdany, żeby mi się żaden nie wymknął! Barbarzyńcy nigdy się nie poddają! Hmm.
wszyscy macie się poddać? Nie! Albo zginąć! Nie! Zabrać ich! Słyszeliście, co książę rozkazał? Zakuć resztę w dyby! To podłazie! Ruszacie! Ale ja nie chcę robić! Zostawcie mnie! Wszystkich na pakę! Zbiórka i skłon w przód! Zbiórka i naprzód! Czy wszyscy wszystko mają? Oddział marsz! Herr General! Czego? Ten cienias jest niewymiarowy i się wysmerkuje! Nie wzięliśmy dym dla dzieci! A? Przecież to nie barbarzyńca! Możesz się nim pobawić! Co? Ojej, dziękuję! Ale mu się fartnęło, nie? To będzie to na zawsze szczęście. Skórze tylko chodzić chcę! Skórze tylko chodzić chcę! Nie odważa nic mnie się! Nie odważa nic mnie się! Skóra! Tak! A derma! Nie! Jako! Nie! Jak ja to lubię! A matka się dziwi, że lubię tę robotę! O rany, moja bania, ale był ostry melanż. Starzy się wkurzą, jak wrócą. A gdzie twoi ziomkowie są? Poszli jeszcze do nocnego! Koleś, czekaj! Roman! Bujek! Żyjesz? Zaraz mi przejdzie. Kron mnie wzywa. Nie, co ty? To pewnie tylko draśnięcie. Chłopcze, dałem twoim rodzicom słowo, że się tobą zaopiekuję po ich śmierci. A teraz ty masz mi coś obiecać. Przysięgnij, że wyratujesz naszych. Jesteś mi to winien! Ja? Ale ja nie dam rady! Przysięgnij mi! Ale... Pomoże ci sędzi Wór, nasz czarownik. Jego pytaj o drogę. Sędzi Wór? Ale co i jak? W tobie cała nadzieja. Jesteś ostatnim barbarzyńcą na wolności. Wujek? Wujek? Wujek. O, wódka niewidka chwatki. Yo! Huh? Co teraz? Idziesz na wyprawę? Nie. Muszę odnaleźć resztę barbarzyńców. A, ekstra. Ha! Czyli jednak wyprawa? Ruszasz na wyprawę? Nie, szukam po prostu swoich krewnych. To jest na maksa wyprawa! Sekundka. A coś ty za jeden? No jak, wrzaskier, grajek. Nie dziękuj, nie ma sprawy. Ale drobiazg, ja... naprawdę, serio, ja takie mam dobre serce. No ale... Stary, ale będzie zajebanie! Wiesz co? Jak idziemy w tę stronę, to chodźmy może przez krainy Amazonek. Ach, nie. Człowieku, tam się normalnie roi od fajnych superlasek na luzie. Trzeba to sprawdzić. Spadaj. Poważnie mówię. Nie idź za mną. Kiedy one nigdy nie widziały faceta, będą myślały, że jesteśmy fajni. Nie chcę. Chcesz wyginąć, czy jak? Ej, to wiesz co? Chodź, pójdziemy do Misengardu. Nie. Tam są panny z ogonami i każda nosi bikini. Odjazd co? Teraz nie mogę. Oj, nie marudź. Co masz lepszego na widoku? Muszę się poradzić czarownika. A co, już jakiś potomka zmajstrowałeś? Wow, mały biały domek. Nie dotykaj mnie. Jest tu kto? Można? Cholera, no wreszcie! Od środy siedzę w wychodku, ty sumienia nie masz? Ale o co chodzi tak ogólnie? Jak o co? Pod ścierkę oczywiście, ty dolnopułku. Nowy służący, tak? No co się gapisz? Co? Jumę? Nie, bo my to... Pardon!
bo właśnie Dunder mnie przysłał. No, czyń twoją powinność. Tylko bardzo ostrożnie koło hemoroidów. Umyłem ręce, czy nie umyłem, bo same dziwnie pachną. Ten cały Zamordor to potężny przeciwnik, tyle ci powiem. Wielu już próbowało. Chroni go mroczna magia Zakaidów. A nie, 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 to nic nie szkodzi, bo to walczyć z nim to ja i tak nie będę. Szukam tylko swoich rodaków. Całe wszechziemię umyślił podbić straszliwy Zamordor. I jak dotąd nikt mu jeszcze nie podskoczył. Tego kolesia chroni niezwykłej mocy pancerz. Dzięki niemu jest praktycznie niepokonany. Istnieje tylko jedno ostrze, które jest w stanie go zranić. Patrzcie. Niebo wąskie! A co w nim takiego nadzwyczajnego? I żebyś ty, barbarzyńca, o to pytał! No jak to? Toż to miecz Krona. Aha, taki żarcik, tak? Nie ma żadnego miecza Krona. Barbarzyńcy szukają go od 1,5 biliona lat. Nie, 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 sorry, wodzu, ale takie suchary to dzieciom, że nie... Żaden suchar, ty balasie zmuszały! Tylko tym mieczem pokonasz Zamordora! Nie ocalisz swego ludu, póki ten drań rządzi naszą zmyśloną krainą! Mi się nie nadaje! Tylko wielki wojownik o nieustraszonym sercu może użyć miecza Krona! Tylko wielki wojownik może pokonać Zamordora! I tylko wielki wojownik może ocalić barbarzyńców! No, chyba żebym się mylił. Jestem tylko prostym czarownikiem. Niech się martwi ten, przez którego porwano barbarzyńców, nie? Wkrótce wybije godzina. Trzeba rozbudzić świątynię Zakidów. Najwyższy czas zaczynać rytuał. Schwytałeś wszystkich synów Krona? Nie uszedł ani jeden. Wybornie, mój książę. Teraz już nic nas nie powstrzyma. O, wielki Zalu! Synowie Krona zgromadzeni! Zbudź się ze snu! Co się dzieje? Nareszcie! Co? Co jest? Wielki Zal opuścił nas. Brakuje jednego z synów Krona! Niemożliwe! Chyba, że... Co? Nie, wykluczone. Akcja została przeprowadzona. Głupcze! Potrzebna mi jest krew wszystkich barbarzyńców, a ty któregoś przeoczyłeś! Już mówię. Tak, zasadniczo to... Masz go odnaleźć! Natychmiast! Śpiewać każdy może, gdy ruszył z Romanem na wyprawę, co najeżona z tymi niebezpieczeństwami jest. Za wszystkie towary. Kurde. Zawołały Brzaskier, my kochamy Zbiry w skórzanych slipach zjarały mi rodzinną wieś. A jakiś zakazany magik wysłał mnie po legendarny miecz, który nie istnieje. Więc czy mógłbyś na chwilę przestać piłować ryj, żebym się mógł zastanowić, co dalej robić? To może wolisz coś na barbarzyńską nutę? Za jakie grzechy!
pochwycił krąg swój wierny miecz i w gałdum wroga wbił. Śknęła krew, wyleciał flat i upadł prosto w tył. Czekaj. Co to? Gdzie? Ten kawałek? Wielka saga o kronie. Saga o kronie? 2306 zwrotek i wszystkie mam wykute. Co ciekawe, połowa jest o tym, kogo i jak przepolcował. Człowieku, co ty mi tutaj nic nie mówisz w ogóle? Ciągle mówię o polcowaniu. Nie, że znasz tę sagę. Jest o kronie, synu Batona. Śpiewałeś przed chwilą o jego mieczu. Co ty? Mówi coś o tym, gdzie on może być? No dawaj, przewin do przodu. Krąg mózg rozprysnął jemu się, gdy obuch na łeb spadł. Nie, dalej jeszcze. No śpiewaj. Miecz nim w grobie legł, lecz gdzie nie wie nikt. Lecz elfów świętej księgi treść skrywa wiedzy nić. Księgi treść skrywa wiedzy nić? No i jasne! Ta? Idziemy do krainy elfów przeczytać ich księgę! Poważnie? Tam znajdziemy miecz Krona! Ha, stary! Elfice to super towary! Takie wyprawy to ja lubię! Słuchaj, takie dwie zasady na czas wyprawy. Raz, to nie jest żadna wyprawa. I dwa, zachowujemy czujność, żeby unikać niebezpieczeństwa, nie bez sensu ładować się w nie na oślep. Dotarło? No masz, to jest! Chociaż raz... Ale na wszelki wypadek, wiesz, weź jeszcze mi powtórz tą drugą zasadę. Na Boga uciekajcie! Shit! Niezła masakra! Słyszałeś coś? Nie! Czekaj! Chwila! Czego tu szukasz? Jesteś z nimi? Moja grudyka! Odpowiadaj! Daj słowo, że tylko tędy przechodziłem naprawdę. Absolutnie nie miałem zamiaru przeszkadzać pani w regulowaniu natężenia ruchu pieszych. Wyzywaj mnie na pojedynek! Niech to się wreszcie skończy. Wynocha stąd. Daruję ci życie. Au! Hej, Romek! Ona się nadaje do machania mieczem Krona! Co? Zgłupiałeś czy co? Przecież to jakaś seryjna mordeczyni. Dokładnie. Zaproponuj jej, zapytaj. Nie. Hej, idź ty, część zadku. Ej, maleńka! Co? Słuchaj, mój kumpel ma takie małe pytanko, a właściwie raczej propozycję. Nieźle się ruszasz i machasz tą siekierą. Może byś do nas dołączyła? Ratujemy jego premię. Proszę cię, nie drażnij jej. Od siebie dorzucam porus. Darmowe lekcje gry na tym okazałem okazie artystycznego rękodzieła. Taka aluzja. Ja go praktycznie nie znam, on tylko za mną łazi. Uszy twe, pieścią nutki, dłonie me, twoje sol. Z taką gadką to ty długo jeszcze będziesz grał solówki. Czekaj! To może ty mnie nauczysz grać na drumli? Dosyć tego, nie widzisz, że nie chcę? Sami odbijemy barbarzyńców. Mówisz barbarzyńców? Tak. To ty jesteś z tego plemienia? Tak. Ze szczepu najlepszych wojowników w całym Wszechściemiu? Tak. To zaryzykuję. Idę z wami. Zamyśliłem się... Jestem Ksenia, ze szczepu dziewic wojowniczek. Dokąd idziecie? Do królestwa elfów. Tylko nie za bardzo wiemy, gdzie to jest. Czyli trzeba przewodnika. Parę godzin drogi stąd jest miasto. Za mną. Co? Chwila, nie możesz od tak nie sobie... pasuje ci coś? No, że... Nie. Fajnie. To chodź. Ale ta dziunia na ciebie leci. To stary. Zone osiedle? Coś czuję, że kroi się tu bankiet ościejszy niż brzytwa mojej babki. No dobra,
Kto tutaj? O, to świetnie. Ej, co stoicie jak trepy w ziemi, kulturalny człowiek? Puść ty! Alexa, happy hour! Poszukam stolika. Trzymajcie się mnie. Stój, ej, stój, proszę. Wchodzimy cichutko, załatwiamy sprawę i dyskretnie się wycofujemy, dobra? I proszę bez ofiar. Zgoda? Please. Niech ci będzie. Dzięki. Jak to mówią, wieczór w plecy. Nie śpij! Co to za koleś, co się ugania za pierścionkiem? Daj im spokój. A może on się wcale nie uganiał, tylko wiesz, no... No pewnie, ciągle tylko grali w dwie wieże. Co się dzieje? Wyluzuj, koleś! Mogę służyć? Chciałbym wynająć przewodnika. Jeden się uchował. Tam siedzi koło wygodki. Wołają go Lameras. Który zamawiał kowalnię rzewca? Odpowiadać, żole. Okej, dzięki. Cześć. To ty jesteś Lameras? Wonny zefir tańczy walca po wieczornej rosie. Gwiezdne dzieci wiodą matkę ziemię na spoczynek. Mrok nadciąga zwolna, słońce zanurza złotą twarz w oceanie. Spodziewałem się ciebie. My, elfy, wyczuwamy takie rzeczy. Połączmy nasze dusze. Posiadasz sokoli krok, nieugiętą wolę śledzia, przebiegłość motyla oraz siłę krepa, kormalin, lindu, akalilian. Tak, dzięki. Wzajemnie. Mam na imię Roman i chciałbym zapytać... Imiona nie mają znaczenia. Dobra, krótko mówiąc, szukam przewodnika. Zaraz, przewodnika duchowego czy turystycznego? Szukam kraju elfów. Fundusze mam dość skąpe, a... Odpowiedź przyniosą wiatry, przekażę ci ją. Nie ruszaj się. A grałeś kiedyś w dwie wieże? Co? Kormalin, linno, halleluja. Kormalin, linno. Gwiazdy są jednomyślne. Mój kołczan przyjmie twój grot. Jestem gotów. O, fajnie. Trzeci raz. Hej, znalazłem go. Taran miłości rozbił mą duszę. No dobra, chodźmy stąd. Hej, dziewczynki, już chcecie iść? Może chociaż... Ostatni taniec, Hej, chwileczkę, to nie jest konieczne. Wychodzimy już. No to cześć. Tak, chcę z tobą walczyć. Jak? Musi mnie zabić, albo zginie. Była umowa, że nie zwracamy na siebie uwagi. Ale to on mnie wyzwał. Dałaś słowo. Miało być spokojnie. Okej. To ja już się nie wtrącam. No laseczki, to jak będzie? Przyjacielu, ja rozumiem, że chcesz spróbować swych sił w walce, ale tak się składa, że czas nas goni, a tu chętnych przecież do bitki nie brakuje. Na pewno ktoś chętnie się z tobą zmierzy, a my już polecimy. Bo jak to mówią, komu w drogę... Dałam słowo. No weź! O, jednak będzie kolacja. Ej, to teren zabudowany! Jakiś łaz muzy. Wrzaskiem! Zagam ci każdy Wyczuwam dość silną, negatywną energię. To co, ostatnie słowo? Kultury trochę! Człowieku, zachowuj się może trochę. Chyba już czas na lekcję dobrych manier. Dość tego! Zostaw go!
Nie! Nie! Faceci w czerni! To ten! To syn Krona! Obrzyganie! Dobra, brać go! Protestuję! Rycerze księcia Zamordora nie napada się bezkarnie! Zaraz pierdolę! Czekamy! I co jest? Cholera! Ostatni raz się pytał, kto zamawiał kubel jeżewca! Ach, Romola! Aj, karamba! Wybornie, ekscelencjo. Jeszcze jedno trafienie i pobijesz poprzedni rekord. No ale jaśnie, panie, musimy odnaleźć ostatniego syna Krona przed najbliższą pełnią, bo inaczej... Ja pak w kubeł, klecho! No oczywiście, wybacz, panie. Czego? Chwilowo się wymknął. Sytuacja się skomplikowała. Wziął sobie do ochrony jakąś rudą ninja. Przydałoby się wsparcie. Nie! Nie kompromituj się! Co z tobą, Sauronie? Przyprowadź ich do mnie! Oboje! Na pewno wiesz, gdzie jesteśmy? Moim zdaniem chodzimy w kółko. Słońce pieści moje zmysły. Kraina elfów jest tuż. Czuję to... Dobrze, to czujesz już od dwóch dni. Przyznaj się, zabłądziłeś. Jeszcze trochę i zginiemy z pragnienia. Ciebie to śmieszy? Mówili mi, że barbarzyńcy są dzielni i twardzi, ale jak widzę, nie wszyscy. Ty wiecznie tylko jojczysz i mędzisz. Dość zabawne, biorąc pod uwagę, od kogo wywodzi się twoje plemię. Co ty powiesz? To po co się ze mną zadajesz, jak jestem taka melepeta? Co cię tak interesują, barbarzyńcy? A to już moja sprawa. Stop! Patrzcie. No, spoko, ale co? Elf jest za pan brat ze wszystkim, co żyje. Jeśli tylko tworzy umysł, ten syn słońca wskaże nam drogę. Korman linduakelia, korman linduakelia, korman linduakelia. Za to moje formy poszczególne mnie bydlaku! Szkarłat splamił moje wargi. Chodźcie! To chyba jest wyjście! Tak, labirynt tutaj się kończy! No mówiłem, że to gdzieś tu! Udało się! Ale czas! Składam wam pokłon! Gdzie ty tu widzisz wrota? Chodźcie. Stój, szalona! To nie takie proste. Strażnicy wrót nie wpuszczają wszystkich. Tylko jednostki odznaczające się nienaganną postawą. A co z tymi, co mają raczej taką sobie średnią postawę? Ach, ci, a, trafiają na korektywę. Co? No, to go? Nie ma co tak stać. Czekaj, ja, ale ja nie mogę... Co? No nie rozumiecie? Mam gigantyczną skoliozę, skrzywienie kręgosłupa plus totalnego platfusa. Człowieku, tutaj chodzi o postawę w przenośni. Akurat. Obejdziemy jakoś ten mur. Na wyprawie tak nie można. Do celu wiedzie najprostsza droga. Oj, błagam. Najprostsza droga to zawsze wiedzie na cmentarz. A skoro już musisz wciąż gadać o wyprawie, to przypominam ci, że to jest moja wyprawa. I to ja decyduję, czy przechodzimy przez bramę, czy bujamy się obwodnicą. Idziemy. Okej.
proszę! Zero wrót, zero murów, zero sprawdzianów. Dużo są warte te wasze wszystkie ludowe mądrości. Wystarczy trochę ruszyć dynią, a wszystko da się załatwić. Zabieraj tę prostatę! Co to było? Obraziliśmy strażników, a? Wyczuwam tu... wielkie niebezpieczeństwo! Chodu! Te cholerne długo! Przez ciebie wszyscy mogliśmy zginąć! Skąd miałem wiedzieć, że zastawili pułapkę? Po prostu próbowałem trochę ułatwić nam życie! Próbowałeś? Samo próbowanie nie wystarczy, Roman. Chcesz coś osiągnąć? Zawsze napotykasz problemy. Rozwiązuj je, nie omijaj. Proszę, święta wieża elfów. Wow. Tu zgromadzona jest wiedza całego świata. Księga, której szukasz, znajduje się na samiuśkim czubku. Aby księżyc mógł ją czytać podczas wędrówki po niebie, to księga najświętsza ze świętych. No dobra, idę zapukać. Spójrz. Obcy nie mają wstępu do wieży. To łucznicy króla widzą w nocy jak koty. W mord. Sam widzisz, elitarna jednostka. No, nie ma co kombinować. Jak odwrócę ich uwagę, ty leć do wieży. Nie. Ja idę. Co? Ty zostań. Roman, na mózg ci padło. Rozwalą cię, jak tylko cię zobaczą. No wiem przecież. Ale właśnie nie zobaczą. Już mało zostało, ale to ja jestem najmniejszy. Momencik. Przydałby się taki patent w szkole, co? I jak? Nieźle, co? Śmieszycie to? Widzę słaby punkt. Shit. Pusta. No to ekstra. Ej, nie łam się, stary. W taki mały cel będzie im ciężko trafić. Cholera. No nic, zaczekajcie tutaj. Dobra, jak chcesz, ale nie masz szans. Sigge Hardy. So flair have hot per have fla 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 le fla hot har fla hot fla har ot fla har sorde galen le fla gonde har de le fla galen galen danke Oh.
Krona. Miecz Krona. Jak ja go tu znajdę? Rady. Jest. Ale fart. No to z czachy. I tak nikt nie zauważy. Storm morderca! Zabij szura! Oddział ognia! Cholera! Za nim! Użyj zatruty strzał! Napisano tutaj, że Kronos został pochowany na Górze Wieczności razem ze swym mieczem. Duch mi podpowiada, że to jest Hen. Hej, hej, to nie ta tutaj? Hen od dalekich stron. Los się do nas uśmiecha. Nie miałam racji. Co? No, za bramą. Dałeś radę. No wiesz, na ogół. Wyszedłeś z tego z twarzą. Dzięki. To ja idę jeszcze topór poostrzyć. Cześć. Słuchaj, tak sobie myślę, że właściwie jeszcze no jakoś tak się nie składało. Wiesz, dziękuję, że idziesz z nami. Bez ciebie to już w ogóle byśmy nie mieli szans. Spoko. No, zdrzemnijmy się chwilę. Jutro muszę iść po ten miecz, więc... Stanę na straży! My, elfy, gwiezdne dzieci! Nie wiemy, co to sen. Mogę cię o coś zapytać, Roman? Val, słucham cię. Właściwie, jacy są barbarzyńcy? Średnio rozgarnięci. Nie, chodzi mi... raczej jacy są tutaj. Barbarzyńcy... Nigdy cię nie zawiodą, nie opuszczą cię. Choćby nawet i sytuacja była beznadziejna. I uwielbiają walczyć. Nie wiedzą, co to strach. Sam nie wierzę, że jestem jednym z nich. To dzielni wojownicy, tak? Tak. Nie mają sobie równych. Ach, trudno dziś znaleźć prawdziwego twardziela. Co? Wiesz, pochodzę ze starego plemienia kobiet wojowniczek. Z odległej północnej krainy. Zgodnie z naszymi obyczajami, mogę poślubić tylko mężczyznę, który pokona mnie w boju. Było wielu kandydatów. Ale nie sprawdzili się. Z każdym wygranym pojedynkiem stawałam się silniejsza i silniejsza. Tymczasem wszystkie moje koleżanki już się dawno hajtały. Jedna po drugiej. W końcu zostałam sama. Miałam coraz mniej apsztyfikantów, a potem przestali się w ogóle stawiać do pojedynków. W końcu Rada Starów straciła cierpliwość. Kazała mi ruszyć w świat na poszukiwanie męża. Wojownika, który wreszcie zdołałby mnie pokonać. Którego wszystkie rozkazy musiałabym posłusznie wykonywać. Dotąd wszyscy chętnie zostali skasowani. Ale zawsze mi mówili, że barbarzyńcy są najlepszymi wojownikami całego Wszechściemia, więc może któryś z nich w końcu spuści mi porządny łomot. Dlatego idę z tobą. No nieźle. Jak to nieźle? Wiesz, po prostu w całej tej historii nie bardzo jest miejsce na jakieś uczucia. Że co, proszę? We mnie uczuć jest aż za dużo. Jeszcze trochę poczekam i normalnie mnie rozsadzą. Oj. Ja jeszcze...
Nikomu wcześniej tego nie mówiłam. O, aha. To jest nawet dość miłe? Wiesz co, Roman? Dziwna sprawa. Fajnie się z tobą gada. Ja ciebie też. Cenię jako dyskutantkę, w sensie. No, no tak. Na szczęście tylko to miałem na myśli, bo jakbym miał coś innego, to musielibyśmy walczyć. No, to byś se nie pogadał. Niestety. Nie, dziękuję. Ty kontra ja. Nie. A to co? Bo ja wiem. Klamy razie! Hulamiot poziówny! Słuchaj, co tak ryczy? A, rozpoznaję ten głos, to chyba... Mówiłem, że nas się bezkarnie nie napada! Roman, uważaj! Ksenia! Nurkujemy! Cholera! Romek, czekaj! Nie! Luzik, odbijemy ją. Nie ma co, idziemy za nimi, no. To nie ja. Ja też nie. Lalunie w bikini! Same kobiety? Umarłem i jestem w niebie. No cześć! Co to za sakwa? Kosmetyczna jakaś? Hej, hej, hej! Co tam u was? Witaj, o pani. Złapałyśmy je koło ruin. Jaki los je czeka, o wielka Venerys? Jakie je? Obejrzę je sobie. Niech wstaną. One obie są jakieś dziwne. Nawet pachną jakoś inaczej. A to co? Rosną im jakieś włosy na twarzy. Proszę pani, zaszło chyba małe... Cisza! Jak śmiesz się odzywać? Nie otwieraj gęby niepytana! Jak już, to niepytany. Co? My jesteśmy rodzaj męski. Męski? Znaczy, nie, że zaraz. Mężczyźni? Matko w niebiesiech! Wysłuchałaś naszych próśb, zesłałaś nam aż dwóch samców! Wkrótce plemię Amazonek zacznie rosnąć w siłę. Wreszcie! Zabrać ich do komnat miłości. Natychmiast! Co? 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 Nie, czekajcie! Nie chybaj! Na pierwszy ogień pójdzie chudy. Grubego zostawimy sobie na deser. Nie! Już chociażbyś nie narzekał! Może chcesz się zamienić, co? To niesprawiedliwe! Nie jedna, tylko wszystkie! I nie szybko, ale powoli!
Chwytaliśmy wojowniczkę, która pomogła barbarzyńcy w ucieczce. Dawać ją. No proszę. Jaka ognista. I miła, nie ma do czego się przyczepić. Oddaj mi broń i stań do walki. Wszystko w swoim czasie. Zabieraj te łapska, konserwa. Teraz dostaniesz klapsa. Zaczyna mnie to kręcić. Szkoda, że finał może być tylko jeden. Co do diabła? Co za durna dziewucha. Znam zasady twojego plemienia. Od dziś jesteś na moje rozkazy. Taki przypadł ci los. Ty mnie pokonałeś. Nareszcie! Co tak długo, co? Teraz moja kolej? Ceremonia prokreacyjna zakończona. Po ciebie przyjdziemy jutro. Co? To dopiero? Rozkaz królowej. Nie! Wracajcie! Ja też chcę być wykorzystywany! Ty znów dokąd? Uciekamy. A przyszłość Amazonek? Nie wiem, co z Ksenią. Trzeba znaleźć miecz Krona i ruszyć jej na pomoc. Da se radę, to twarda dziewucha. Co? To ty nie chcesz jej ratować? Tam, znajdziesz sobie kogoś innego. Nie chcę kogoś innego, chcę Ksenię! Hello! Gdyby nie ja, to byś jej w ogóle nie poznał. Ale chodź! Spadaj! Ja zostaję i będę figlował super laseczkami. Tylko po to poszedłem na tę twoją durną wyprawę. A nie, przepraszam. To nie jest wyprawa, tylko flaki z olejem. To nie! Sobie zostań! I tak, żaden z ciebie pożytek. Lazłeś w torbę goblina! Głupie pudło! Co ja tu w ogóle jeszcze robię? Roman! Idę z tobą! Oprawdziły są? Jak możesz! Musiałam cię zobaczyć!
gdy ujrzałam cię pierwszy raz, to zrozumiałam, że twoje cudne, boskie, męskie ciało musi być moje. Precz z tymi wszystkimi prawami! Musisz być mój! Aczkolwiek jednakowoż... Dłużej nie wytrzymam! Weź mnie tu i teraz! Boj, ja cię wezmę! Bądź mój! Mój! Ach, tak! Mój, precz! Chwila! Niestety nie mogę. Wiesz, piękna, kolega mnie potrzebuje, muszę mu jakoś pomóc. Że co? Może byście mnie znów pojmały, jak będziemy wracać? Straże! Świnio! Czym się ty, wariatko? Facetzi to świnie! Chłopcie go! Zapominają o rocznicach! I tylko jedno im w głowie! Tam! Jak to w głowie, to się dziurka! Lameras? Prabarbarzyńcy. Dobry. Muszę pożyczyć miecza. Ale obiecuję, że nie porysuję. Soreczki. Ksenia? Spróbuj mi wybaczyć. Wymykałeś się jak piskorz, synu Krona. Ale w końcu dopadłem cię tutaj za radą mojej nowej kobiety. Miecz Krona. Jedyna broń na świecie, która może cię zranić. Ej, co ty? Doskonale. Spisałaś się, myszko. Dla ciebie wszystko, mój panie. Zaraz, co tu się dzieje? W drogę! Ksenia! Barbarzyńcy mają pilne spotkanie z moim kapłanem. Czuwam, że Roman ma przechlapane. Rób swoje czary, Mary, góra Zulu. Z przyjemnością, książę. Rul? Chwatko? Częstuj się. Nareszcie. Potężny Zalu, wysłuchaj swego sługi. Oto jest krew wszystkich synów Krona. Racz teraz przestąpić progi tej świątyni. Ah!
wy kombinujecie? Raz na 10 tysięcy lat wielki Zal, władca Zakidów, powraca na ten padł. Chcę złożyć mu najwspanialszą z możliwych ofiar. Synów wojownika, który posłał go w piekielną czeluść. W zamian mój pan obdarzy mnie swoją magiczną i kultową mocą. Wtedy wszystkie narody świata oddadzą mi pokłon albo zginą. Aha! Cholera, bliżej się chyba nie da podejść. Czuję, że niebiosa ześlą jakąś pomoc. Irański superscyzor. Zarąbali mi, stary. Jest schowany w kazamatach pod świątynią. Pozamiatany. Przykuć ich do kolumn! Jazda! Wyprostuj się! Za chwilę koncert chóru zarżnięte słowiki! Wielki Zalu, oto ofiarowuję ci krew synów Krona. Ześlij na nas swój święty mrok! Nie dłu... A ty tu czego? Zaraz dodż! Nie, chwila! Jam jest DJ Kobza. Sławny grajek. Mój występ uświetni waszą uroczystą ofiarę z ludzi. Bardzo proszę nie nagrywać. Jestem szalony, czyli crazy. Mam tę gitarę i stary giełdo. Mój stary rumak już lekko rędzi, lecz zachód słońca niesie mnie. Masz tu pyt, gówniarzu? Nie. Mam X-Factor! Hej! Zostaw to! Szlachetny wybrańcu, przyjmij tę czarę! Ty, Romek! Miecz Krona? A ci! Roskuje cię! Dobra, ale innych też musimy uwolnić. Może nie wszystko naraz są? Co się tam dzieje? Nie do wiary. Kto by pomyślał? Lepiej to odłóż. Jeszcze się zatniesz, chuderlaku. Chcesz się zabawić? No jazda. Pokaż, co potrafisz. Nie dojdą. Na takich to nawet bata szkoda. No, nie wierzę. A to nie ja. Co znowu? Co ty? Ile czasu o tym marzyłem? Yeah!
zabij ich! Ale... To jest rozkaz! Ksenia! Należysz do mnie, kobieto! Radzę ci o tym pamiętać! Tak, mój panie. Roman! Opanuj się! Co cię nagle ugryzło? Za Mordor pokonał mnie w walce! Takie jest moje przeznaczenie! Nie wycieraj się tak! Przecież to się kupy nie trzyma! Przeznaczeniem jest wypróć flaki jedynemu facetowi, który szczerze cię kocha, bo jakiś psychopata ma większą maczugę niż ty! Co? Uważaj! Roman! Tylko nie to. Panie, wypij, dopóki jeszcze jest czas. Do dna, na zdrowie. Tak, tak. Nie! Ciemności skryją teraz ziemię. Krzyki kolających będą się wznosić pod nieboskłon. Wszyscy mają się przede mną ukorzyć. Lub zginąć. Co za oblech? Wersetny! Za szklon zamachnął się, rąbnął ile sił i wierny miecz w demona łeb aż po rękojeść bił. Co? Musisz go zdzielić centralnie między rogi. To jego słaby punkt. Ale jak się tam dostać? Uciekaj stąd! Roman, nic nie wymyślisz! Już! Ratuj się! O czym ty do cholery mówisz? O tym, że to nie jest miejsce dla ciebie! Zjeżdżaj! Nie! Mam dość bycia tchórzem! Roman! Łapcie go! Odbiło! Leci! Bez numerów! Tak! Dobrze! Sam idzie! Co mi tu brzęczy? Precz, nędzny insekcie! Nie mogę na to patrzeć! O, to pioruna! O. Cały jestem jako ptak na wietrze, moja myśl bezdenna jak noc. Przeciskasz, jak wiesz, po żywce! No to teraz się mam! I to jest rock'n'roll! Thank you.
Nie! Ksenia? Moja droga! Bądź tak dobra! Już im łepek! Hormony ci powaliło? Twoje przeznaczenie to służyć mnie! Nie! To koniec! Ach tak! Więc zginiesz! Rodacy, pokażemy mu, że jeszcze wioska nie zginęła! Fatko! Dawaj ta, chłopie, dawaj ta! Zrozumcie, robaki! Jestem niezwyciężony! Co jest? A masz za wujka Dundera! Ja cię kręcę. Strasznie mi się te gacie wpijają. Roman! 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 Mamuś! O nie! Tak poległ Roman, najtwardzielszy z nas. Co tu są? Gdzie mój drink? To jakiś cud! Najpierw umarł, teraz żyje! To cud! Największy, o jakim słyszałem! Wyczuwam silne pokłady lamuru! Jakie to piękne! Oj! To co, musimy się teraz naparzać, tak? Nie. Tak naprawdę już dawno pobiłeś moje serce. Słodziaki! Będzie bankiet! 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 Chcecie coś zobaczyć? O, jak dobrze. Czuję bardzo napięte mięśnie pośladkowe. Tak to jest, jak cię zakują na tydzień w dyby. Zamknijcie się, gdyż chcę wznieść tost. Za Romana, najbarbarzyńskiego z nas. Zdrówko! Ale pić to ty nie umiesz, Romę. Fucking barbarzyńcy. Polskie słowa w usta bohaterów włożyli przodownicy pracy ze studia PRL na zlecenie Kinoświat. Reżyseria Cezary Morawski. Dialogi Jakub Wetsile. Nagranie i montaż dialogów Aleksander Herczyński. Zgranie dźwięku Studio PRL Aleksander Herczyński. Kierownictwo produkcji Maciej Jastrzębski. Głosów użyczyli
Roman, Maciej Sztur, Wrzaskier, Czesław Muzil, Ksenia, Anna Mucha, Zamordor, Andrzej Blumenfeld, Lameras, Jacek Braciak, Królowa Amazonek, Tatiana Okupnik, Wujek Dunder, Jacek Król, Szauron, Andrzej Chudy, Chwatko, Jakub Wieczorek, Wyrocznia, Jarosław Boberek, Parchung, Mirosław Zbrojewicz, Górazul, Sławomir Pacek, Florian, Krzysztof Szczerbiński i inni. Yummy babes, yummy balls, and oily muscles too.